Dawaj. Nie widać? Nie widać. Krzysztof, specjalnie od prezydenta Trumpa przekazuję ci oto oryginalną amerykańską flagę, żebyś miał, pamiętał, tam o tobie też pamiętają. Oto amerykańską flagę otrzymałem od dobrego przyjaciela Marcina. Był w Ameryce na służbie misji pokojowej i służył tam. Wymiana była Straży Granicznej, polsko-amerykańska była i przywiózł dzisiaj flagę. Wczoraj przyleciał, zmęczony, ale odpoczęty już, mam nadzieję. Tak, Marcinku? Tak, Krzysztof, tak. I biorę. O. Kobieta jestem. Tak, babuszka. O. I tak, Krzysiu, będziesz siedział na lajcie, tak? Tak. Tak. To jest... Nawet w Ameryce Krzyśka o. oglądają. Nawet w, nie, w Ameryce siadaj, oglądają, Krzysiek, siadaj. Że... A jeszcze chcę powiedzieć, w Ameryce w Fladze jestem, że chciał, major powiedział, że ten człowiek chce dolać jakoś płynu do samochodu majora Audi, jakiegoś płynu, a to jest nieprawda, to jest kłamstwo, to jest płyny takie specjalne, siądę w amerykańskiej Fladze, to jest takie płyny specjalne do rozruchu samochodu, lepsze, żeby były zapalenie samochodu, czyli na benzynę, to są płyny do benzyny i są płyny do ropy, do ropniaka. A tym bardziej do ropy się dolewa, żeby prędzej się odpalało zimową porą. Ja jestem mechanikiem zawodu, kierowcą, to ja sam nawet dolewałem do swojego, jak jeździłem na Białoruś, kupowałem tu takie płyny, takie one malutkie buteleczki, mogę nawet pokazać to, bo mam nawet, że te płyny się dolewa się to, żeby lepszy był rozruch, odpalanie samochodu zimą. I do benzyny, do benzyniaka i do ropniaka. To Krzysiu, musisz za to normalnie łyczka piwka zrobić. I, szanowni państwo, pokażę wam taka płyny. Zdrowie. I przeczytam wam, że takie płyny są i się dolewa się, to nic, dla silnika nic się nie dzieje, tylko nie można mieszać. Płyn do ropniaka się leje, do benzyniaka się leje ten płyn. I wtedy samochody ekstra się odpalają, leciutko idą jak płyną po wodzie. Jak statek płynie po wodzie. Jak Titanic. To... O, jak Titanic płynie po wodzie. I płyną. I tak samo i to samochód. No i racja. No o. I Krzysiu. A zaraz powiedział, że Marcin wleje ten płyn i że samochód nie będzie odpalać, to jeszcze lepiej będzie odpalać. Zobacz, jacy ludzie są zawistni. Marcin, dobry człowiek, chciał dobrze zrobić. A oni tylko na niego najeżdżają, zupełnie kłamstwa gadają. Otwórz dla Krzysztofa piwko. A ja wiem, kto to najeżdża. To najeżdża Paweł i najeżdża Srawek. Srawek? Srawek. Ten gej? Ten gej. Najeżdża on z tego powodu... No ale Krzysiu, pierwsze to zdrówko. Za powrót Marcina. No, zdrowie. Ale Krzysiu, no łyczkę no, trzeba wziąć. Łyczkę trzeba wziąć. Piwo to jest jak rosół. I powiem, tak gadać nie można. Majorze oczerniać człowieka, byle jakiego, że on doleje płynu. Jakiegoś. Danego płynu bez ciebie on nie doleje i bez mnie nikt. Bo ja znam się na płynach, znam się na samochodach. Ja mogę ten wziąć płyn do swoich rąk i odczytać na głos. Krzysztof. Do czego jest? A ty cieszysz się, że ja wróciłem? Bardzo cieszę się, ja wyglądałem ciebie Marciny, przyjacielu mój drogi i siedziałem bez przerwy w oknie, jak spytaj się Lokiego. Krzysiu, a były łzy? Co? Były łzy? Nie raz były łzy. I ja widzę, że teraz się chyba łezka wokół kręci. Ja, teraz łezka będzie się kręcić wokół, wiesz dlaczego? Dlaczego? Że przyleciałeś zdrowy i szczęśliwy. Aha. Ja martwiłem się, że może zginiesz tam, że coś jakiego stanie się tobie, bo to jest kraj Polonia, ale kraj, który niebezpieczny. Tam bez przerwy trzeba chodzić z czym? Z bronią. Ja wiem. Wiem, że ludzie mówią na mnie, bo przyleciały do mnie z Polonii, o ciebie mówili. No. O ciebie mówili. O ciebie tam widzieli. Tak? Tak.
jeden przyleciał do nas tutaj, jeszcze Majer był, i powiedział, że ja Marcina widziałem. Aha. I żonę jego widziałem, to żonę widział nawet. Aha. Aha. I mówi jeszcze, a on dziecko nie ma? A ja mówię, ma. Ma. To jakieś dziecko biegało koło jego. Ja mówię, to jego dziecko. Mówi, biegało tam gdzieś, mówię. Mówię, ja w Polsce, on w Ameryce, ja nie wiem, gdzie tam biegało. No. Wiesz, może czyli Krzysiu były łzy. Koło domu, może gdzieś koło samochodu jakiegoś biegało jego dziecko, on pozwolił. Słyszysz, co ja mówię? Tak, były łzy, spytyć. Ja potwierdzam, no. Za każdym razem, jak byłem u Krzyśka, to wspominał Marcina, mówił, że tęskni, że czeka na niego. Ja bez przerwy mówię, kiedy on przyleci, kiedy on tu będzie. Tak właśnie mówił. Kiedy na ziemi będzie tej naszej. Aha. Dzięki Bogu, że szczęśliwy przyleciałeś. Za to ci dziękuję z całego serca, że w Polsce jesteś, że będziesz tu służył dla nas, dla miasta Białegostoku i dla Polski. Bo Straż Graniczna to nie tylko Białystok szczerze, ale może szczerzeć nawet ciebie wysłać do Warszawy, mogą wysłać na granicę. Mogą wysłać gdzie indziej na granicę. No, Krzysiu, łyczek piwka. Zdrówko. Żeby zdrowie. Marcinie dobrze się w Polsce służyło. Tak. Marcinowi. Jak piwo? Bardzo dobre, smaczne. No dobra. Kończymy i zaraz będzie light, tak? Tak. I powiem tak. Dziękuję za to, że przyjechałeś. Że zdrowy jesteś, że żona twoja zdrowa, że dziecko zdrowe. No. Powiedz mi, tutaj jak nagrywasz, jak się zachowywała twoja żona tam? Jak dziecko się zachowywało? Dobrze, do szkoły chodziła. Jak imię ma dziecko? Dziecko? Tak. Klaudia. A dziewczynka? Klaudia. Tak. A żona? Żona? Tak. Bernadetta. Jak? Bernadetta. A, Bernadetta. Jak tam się pierwszy raz, jak zalecieliście, oni tam, wiesz, twoja dziewczynka się zachowywała się, jak to, do czego, bo to inny kraj, inne zwyczaje, inne wszystko. Jak ona na to miała wrażenie? Twoja ta Klaudia. Klaudia? Tak. Była zszokowana. A żona? Żona też. Co powiedziała na to? Że jest szok, wielki, ogromny szok. Mało tam akuratnych ludzi. Ale czego mało? No bo wszyscy. Ciebie brakowało. A mnie brakowało, tak? No. A ty tęskniłeś za mną? Krzysztof. Ile ja razy łzy leciały, aż po nogawkach. Ty nawet nie wiesz. Ja widziałem, jak pisał, że kurczę, tak już by chciał cię odwiedzić. No. Nie płacz, Krzysiek, nie płacz. Dzięki, że ty przyleciałeś zdrowy, szczęśliwy, że żona przyleciała twoja, Bernadette. Krzysiek, jak chcesz zapłakać, to zapłacz. Że nie, wstrzymam łzy, dlatego że widzę, że ty szczęśliwy, radosny jesteś i ja radosny jestem i nie trzeba płakać, tylko weselić cię trzeba, że z ciebie, że ty Marcin przyleciałeś zdrowy, szczęśliwy jesteś, że u nas w Polsce w Białymstoku, tak jak wspomniałem, to nic, że on tu w Białymstoku ma oddział Straży Granicznej, ale może minister jego wysłać na inny oddział Straży Granicznej, może wysłać do Krakowa, do Gdańska, do Szczecina, gdzieś indziej może wysłać. Do Bielsko-Białej. Do Bielsko-Białej może nawet wysłać. Po całej Polsce. A powiedz mi, Krzysiek, a tak... Na granicę do Kuźnicy może wysłać. Do tutaj, jak na Białoruś jechać. Druga. Bobrowniki. Bobrowniki może być. Krzysztof, też może... Słuchaj, a powiedz mi, atakowali cię trochę lateksy? No, troszkę tak, ale przestali. Przestali, tak? Tak. Powiem tak. A jacyś geje dzwonili do ciebie? Nie dzwonili geje, bo ja zmieniłem numer. A ten najważniejszy gej? Nie dzwonił, bo on nie wiedział numeru z początku. Aha. Ale podał numer. Ja do jego zadzwoniłem. Ja zadzwoniłem. Do kogo? Co? Do kogo? Do geja zadzwoniłem zapytać. Do jakiego geja? Mów po imieniu, Krzysiek. Sławka. Zasłonego zadzwoniłem i tak dalej. O. Bo to dla mnie nie człowiek. Obiecuję, ledwie, szanowny państwo, 12 worków węgla przywiózł. Ile? 12. 12? Tak. To 12 to ja tobie wysłałem. To on powiedział, że to on wysłał? To on powiedział, że to od niego? Nie, od jego, bo ja mam dokument. I tam jest jego nazwisko. Tak, jest jego nazwisko. Aha, i adres. I adres. Aha. To jest prawda. Aha. Jak jest adres i nazwisko, to dobrze. No. I z tych nic tutaj ze staroszy przywieźli tylko
Z Klausina przywieźli. A, z Klausina. Bo na Klausinie też jest. Dobra, Krzysiu, pozdrów wszystkich. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam całą Polonię, cały wykop i tak dalej. Pozdrawiam. Discord. Jak? I Discord. I Discord, wszystkich pozdrawiam. I całą Polskę pozdrawiam. I zaproś Krzysiu zaraz na light. I zaraz będzie, otwieramy light na nowym komputerze i będzie fajnie i tak dalej. O. Dobra, kończymy. I wam życzę, dziś sobota jest, weekend. U nas jest impreza, tak Krzysiek? Zdrowie. Tak, jest impreza. Zdrowie. Za Marcinka, za Marcina, że przyjechał zdrowy, szczęśliwy i tak dalej. Prawda, Loki? No i dobra, pewnie, że tak. Kończymy.